Cześć ludziska, nazywam się Wojciech Pietraszek. Zapraszam na kolejne przedstawienie z cyklu porady w regulowaniu gitary. Dobra, dla wszystkich, którzy już tutaj przyszli i jakoś nie skrytykowali, nie uciekli, chcę Wam przedstawić, jak regulować ten pręt w gitarze, na czym to polega i jak za to się zabrać. Więc także ludzie, nie ma lepiej. Przedstawię Wam mój nowy materiał dydaktyczny. Uwaga. Dobra ludziska, tak to się przedstawia. Generalnie jeśli mamy gitarę, która tu mamy symbolicznie ten korpus, jak to leży oczywiście na... O, już przedstawiam. Na razie troszeczkę tak jest, bardzo symbolicznie to wygląda, jeszcze nie jest zawieszone. Dobra, to jest korpus gitary, który leży sobie na płasko na stole, prawda? Tutaj mamy przymontowany gryf, który jakoś mniej więcej tak wygląda. Tutaj są klucze. O, jest bardzo koślawy i taki idiotyczny ten mój tutaj gryf. Bardzo to głupio wygląda, nawet jeszcze go poprawię, zmarzę go, dziada. O kurde, na takim to by się już nie grało totalnie. Dobra, nie przejmujcie się. Tutaj chodzi o zaprezentowanie schematu. Tutaj są klucze, gdzie tu mamy strunki sobie zaczepiamy. No i teraz tak, w gitarach, prawie wszystkich gitarach, poza klasycznymi, w klasycznych gitarach no, konstrukcja jest akurat taka, że gryf to po prostu jest kawał drewna przyklejony do korpusu, koniec, nic tam nie ma w środku. W akustykach i elektrykach, prawie we wszystkich, no nie wiem czy ktoś robi bez tego pręta, we wszystkich gitarach mamy właśnie zamontowany pręt, który jest generalnie położony wzdłuż, o to będzie pręt, wzdłuż, o albo nawet, wiecie co, zrobię tak. Moment. Jeszcze raz. Dobra, mamy to. Narysowany korpus i gryfik naszej gitarki. No i teraz w większości właśnie gitar akustycznych i elektrycznych i basowych, czy we wszystkich właściwie, mamy wmontowany pręt, który zasymbolizuje tym czerwonym czymś, maziakiem. No i teraz ten pręt, zadanie tego prętu jest utrzymywanie, czy można powiedzieć stawianie przeciwwagi do naciągu strun, które no tutaj zaznaczę, tu byłby mostek i tutaj są struny, prawda? Wiem, że to wszystko wygląda troszeczkę kiepsiutko. W każdym razie ten pręt, on za pomocą tego pręta i za pomocą klucza, który zwykle mamy do gitary, wsadzamy sobie ten klucz. Zwykle tutaj na główce jest otwór lub na przykład w niektórych nie wiem, Stratocasterach jest coś takiego, że tutaj można wsadzić, tu się wsadza klucz i się obraca z tej strony. Są dwa sposoby montowania, może jest więcej. Z tego co ja się zorientowałem i co ja grzebię w gitarach, to tak zaobserwowałem. I teraz tak, jeśli dokręcamy ten gryf, czyli jeśli go stąd patrzymy z tej strony, robimy ruch taki, o, mam nadzieję, że to widać, przesunę się nawet, jakby dokręcamy to, prawda, z ruchem tym dokręcającym, to wtedy napinamy ten pręt. I on w tym momencie zaczyna się odchylać, o nawet pokażę, w tą stronę. Zaczyna się robić ruch w tą stronę, czyli w stronę, można powiedzieć, w stronę, jak mamy to zawieszone, my tu jesteśmy, o, mamy na pasku, to za nas jakby można powiedzieć, do tyłu. I w tym momencie te struny, jeśli tutaj mieliśmy struny mniej więcej wyżej, to jeśli za mocno go przykręcimy, to te struny zaczną się po prostu kłaść nam na gryfie. O, coś takiego. Rozumiecie, nie? Jeśli z kolei go podluzujemy, to cały ten gryf... O, znowu zmarzę te struny. Jeśli go poluzujemy, to z kolei te struny będą cały gryf nawet się przesunie, o cały gryf zrobi ruch, o coś takiego, no to już przesadziłem, ale cały gryf w ten sposób się poruszy, o coś takiego. I wtedy te struny będzie mieć generalnie wysoko nad gryfem. I oczywiście nie możemy zapomnieć o tym, że regulacja gitary, ogólnie regulacja gitary, to nie tylko kręcenie tym prętem, to jeszcze regulowanie wysokości strun na mostku, czyli wysokość właśnie, wysokość, która jest związana ściśle, o kurde, wybrałem sobie to, ściśle, no szlak by to. Wysokość ta jest, wysokość tutaj strun jest związana ściśle z tym, no bo jeśli na przykład tutaj damy za nisko, a gryf będzie wykrzywiony, no to będzie i tak nam brzęczeć. Jeśli z kolei tu damy za nisko, a gryf nam pójdzie, o, odchyli się w tą stronę, o, w ten sposób się odchyli gryf, to znowu będzie beznadziejnie, więc trzeba było zrobić tak, kierować się według takiej zasady, żeby, zmarzę to jeszcze całe, kierować się taką zasadą, że gryf zwykle powinien mieć kształt, o, jakby można powiedzieć, zupełnie płaski. W zależności też od gitar, na przykład w gitarach SG tutaj jest troszeczkę inaczej wygląda, bo zwykle mostek jest zawsze wyżej i te struny troszeczkę inaczej się kładą. Ale jeśli się pogadacie z jakimś lutnikiem, może coś innego mądrego powie. W każdym razie tak zwykle z tego cjapu ustawiałem gitarę, nie wiem, kilkaset w przeciągu życia albo więcej, to jeśli mamy idealnie tutaj płaski gryf i on jakby przechodzi dalej, łączy się jakby z tą wysokością strun, którą mamy tutaj ustawioną, już wyregulowaną, aż kurde za wysoko, żebyście nie myśleli, że to tak wysoko mam, o struny wtedy są, można powiedzieć, o, idealnie, wiecie, o co mi chodzi. Teraz mamy w każdym miejscu na gryfie mamy te struny na tej samej wysokości, czyli ta akcja strun, o której jest mowa bardzo często, może tutaj nie bardzo możecie się zorientować, o co chodzi, akcja strun to jest właśnie wysokość tego, o, zmarzę to, czyli jeśli mamy tutaj gryf, a tutaj strunę, to jest wysokość czynna strun, czyli jeśli mamy, o, to jeszcze narysuję progi. Jeśli mamy strunę nad gryfem, to właśnie moment tego dociśnięcia, czyli jakby długość, o, ta wartość, można powiedzieć, to jest właśnie ta długość, czy wysokość czynna struny, chyba powiedziałem wcześniej długość, ale wysokość, czyli im wyżej struna jest nad gryfem, tym gorzej nam się gra, gorzej wychodzą bendingi. Ktoś ostatnio mi nawet pisał, że jak robi bending i go puszcza, to się inne struny uderzają, palce zahacza o inne struny, o, w ten sposób robi i jakoś to dziwnie brzmi. Ja na przykład zauważyłem, że jeśli faktycznie mam za wysoko struny nad gryfem, to wtedy zahaczam o inne struny, a jeśli mam nisko struny nad gryfem, to wtedy one jakby automatycznie po prostu, no, nie dotykam ich, one, bo wtedy mi nie przeszkadzają. Czyli to byłoby na razie, jeśli chodzi o takie regulowanie, tyle. To byłaby w ogóle część pierwsza odnośnie samej tej regulacji gryfowej. Teraz byłaby druga część, co wam tutaj powiem jeszcze w tym filmiku. To byłoby coś takiego jak, no, regulowanie wysokości mostka. No, w gitarach mamy różne te mostki. O, jeśli tutaj załóżmy, narysuję jakoś ten mostek, no, troszkę pokracznie to wygląda. O, struna jest zwykle zaczepiona na takim czymś, no nie? O, struna przechodzi tak i przechodzi zwykle w jakieś inne elementy. Albo na przykład przechodzi przez korpus, na wylot jest zaczepiona, albo przechodzi, tutaj jest na mostku jakiś typu Gibraltar, czy jakieś coś innego zamontowana. No i teraz mamy regulowanie wysokości mostka, no to mamy zwykle tak, mamy zwykle śruby, które są wmontowane, mostek jest przykręcony, no to te śruby są gdzieś w różnych wysokościach, to możemy regulować cały mostek, nawet jeśli narysuję mostek od góry, o, mostek od góry, o, tu mam zaczepione struny, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6. To zwykle mamy też w mostkach coś takiego, że tu mamy jedną śrubę, tu mamy drugą śrubę. I więcej regulacji nie ma, jeśli chodzi o wysokość strun. Tu możemy tylko kręcić sobie, podnosić, czyli podniesiemy powiedzmy tą część mostka lub podniesiemy tą część mostka albo obniżymy. W niektórych gitarach mamy też regulację taką, że możemy sobie regulować każdą strunę z osobna. O, struny są zaczepione na czymś takim. Niestety w tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć, jak się nazywa ten mostek. W każdym razie to jest stały mostek. Albo no tak, w ten sposób wygląda. I o, każdy ma po dwie śrubeczki na imbusa takiego małego. Mam nadzieję, że tutaj w miarę to widać. Nawet zrobię zoomika. O, i tutaj w takich mostkach regulujemy strunę właśnie tymi, wysokość regulujemy tymi śrubkami. Czyli można powiedzieć, że każdą strunę nawet regulujemy dwoma śrubkami. Nie to, co przedtem w takim mostku, że regulujemy tylko wysokość mostka samego, tylko regulujemy to jeszcze wysokość dokładnie każdej struny z osobna. To jest bardzo fajna opcja. To oczywiście modeli mostków jest bardzo dużo. To nawet wam pokażę na przykładzie moich gitarencji. Uwaga. Dobra, pokażę wam te mosteczki. Na przykład tutaj w tej gitarze mam mostek, o widzicie, regulowany tylko dwoma śrubami. O widzicie, jedna śruba jest tu, druga jest tutaj. No to jest jakby jedyna możliwość regulacji mostka w tej gitarze akurat, w tym flame'ie. Tutaj na przykład mam piękny basik, w którym regulowanie wysokości strun robimy właśnie za pomocą tych śrubek tutaj. O, czyli każda ze strun może mieć osobno regulowaną wysokość. Nie wiem, tutaj tego nie widać, ale tutaj wyraźnie... Aż kurczę, niestety nie ma jak to ukazać. Są wyregulowane, każda z nich ma troszeczkę inną wysokość. Postaram się znaleźć... Aż się zasapałem! Ludzie! Ludzie! O, tutaj na przykład mamy katalog gitar Ibanez. Wiem, że tak, Ibanez, cały czas Ibanez i takie, i tak sobie cały czas tylko to stękam. Jednak akurat tylko firma Mine mi przysłała katalog Ibaneza. Gdyby inne firmy były łaskawe też poprzysyłać, byłoby zarąbiście, bo bym przynajmniej mógł pokazać na innych typach gitar, a wszystkich gitar niestety nie kupię, żeby móc pokazywać, bo mnie nie stać. No kurde flak. Chodźcie do jakiejś gitary, żeby to ładnie wyglądało. Na przykład tutaj mam takie gitarki. Na przykład ta gitara, no to oczywiście niestety nie mogę pokazać, jak to jest regulowane. W każdym razie tutaj na przykład mostek jest tak samo regulowany jak w tym moim flame'ie. Czyli są tylko dwie śruby regulacyjne i na tym się kończy. Inaczej sprawa jest w mostkach Floydach. No tak dużo inaczej to nie jest, bo właściwie na przykład w tym Floydzie, czy na przykład w gitarze, którą ja mam z Floydem, to też są tylko dwie śruby regulacyjne regulujące wysokość. Tutaj widać takie czarne kropki. O. Postaram się znaleźć jakieś inne gitary. Niestety chyba nie pokażę w jakiejś dużej rozdzielczości zdjęcia, bo po prostu tutaj nie mam możliwości takiej. I tak gdybym miał taką możliwość, to bym chętnie wam pokazał każdą z gitary z osobna i każdy mostek opisać z osobna. No tutaj postarałem się po prostu pokazać. O, tutaj mam. Starałem się wam pokazać mniej więcej, o co tutaj to chodzi. O, na przykład tutaj jest ta regulacja w tej gitarze, że każda ze strun ma dwie śrubeczki imbusowe i każdą ze strun regulujemy wysokość osobno indywidualnie, tak jak w tym basie, co wam pokazywałem. To jest fajna opcja. Teraz wracając do tego, co już nawijałem, czyli regulowania pręta. O. Tutaj pewnie nie widać, ale po środku jest taka dziureczka, gdzie właśnie wsadzam sobie klucz imbusowy i sobie kręcę. Akurat w tej gitarze tak mam tutaj, w tym flemie właśnie też mam w tym samym miejscu, o tutaj nawet wyraźnie widać. I teraz musicie właśnie uważać na to, żeby gryf był idealny, idealnie prosty. Tutaj pewnie też nie będzie znowu tego widać, tak jak mówię. O, jak sobie przypatrzycie sobie, ja na przykład robię tak, że sobie biorę gitarę, o tak, o, czy nawet kładę gdzieś na ziemi i po prostu sobie patrzę, tak, żeby ten gryf był. Oczywiście mówię o samym gryfie, nie mówię stosunek gryfu do korpusu, tylko sam gryf, do zakończenia, do tego progu tam najdalszego sobie patrzę, tak żeby ten gryf wyglądał idealnie płasko. Po prostu sobie tak przykładam oko z jednej strony, z drugiej strony sobie lukam, bo może też tak być, że gryf jest wykrzywiony, można powiedzieć, kurczę, jak to pokazać wam? O, mam na tym z tego Maca Donalda. O, że jeśli mamy gryf, to czasami gryf może być wykrzywiony w drugą stronę, w sensie nie pokrzywiony tak, prawda? Tylko może być pokrzywiony wzdłuż osi, czy jak to w poprzek osi. To jakby tak zafalowany, taki można powiedzieć. O, też takie gitary się zdarzają. Jednak jeśli wy właśnie tak, chcesz na przykład sobie, czy tam chcecie sobie wyregulować tego pręta sobie pokręcić. Ja niestety nie będę kręcić tutaj w gitarze, ponieważ i tak raczej to od razu w danym momencie się nie zmieni. Nawet trzeba poczekać tam parę dni, aż to się ułoży, ponieważ to jest drewno, więc tak idealnie szybko to nie działa. W zależności oczywiście ile kręcimy. Jeśli dużo przekręcimy, to dosyć szybko to się zmieni. Jeśli pokręcimy mało, to ten ruch będzie mało widoczny. Dopiero tam po paru dniach idealnie się, można powiedzieć, tak rozłoży to drewno, ta masa drewna. I teraz macie, powiedzmy tak, chcę sobie wyregulować tą gitarkę. Czyli patrzę, w pierwszym momencie właśnie tak, biorę sobie, patrzę tak wzdłuż korpusu, czy tam wzdłuż gryfu, patrzę, czy jest idealnie. No jeśli jest troszeczkę nierówno, czyli jeśli gryfuś, o, zaprezentuję to znowu na tym. Jeśli patrzymy wzdłuż, przykładam sobie, jeśli gryf jest troszeczkę taki, to się nam mówi łódeczka, no nie wiem jak to powiedzieć, albo może wam najlepiej narysuję jeszcze. Wiem, że mówię chaotycznie, za dużo wpieprzyłem tego energizing jakiegoś tam drinka, więc po prostu mówię jak porąbany. Ale wam tak czy siak pokażę. Dobra, chodź tu. Chodź tu. Kamerę w dół. O, i teraz mamy tak. Tu mamy ten gryf. O, gryf powinien być... Cholera. Gryf powinien być idealnie prosty. O, coś takiego. Jeśli my patrzymy... I gryf jest coś takiego, że on robi coś takiego, o, nie, to jest przegiąłem. Przegiąłem prawie to ostro, ale generalnie, o, gryf jest coś takiego. Nieźle! Nie ma lipy, tylko trochę odwalam lipę. O. O, coś takiego. Albo nawet w ten sposób, albo nawet coś takiego. Aż muszę sobie dwoma ręcami. O, teraz jest idealnie. Czyli jeśli gryf, tu mamy klucze, tu mamy korpus. Jeśli mniej więcej to tak wygląda, to powinniśmy ten gryf właśnie dokręcić. Czyli po prostu ten gryf, ten pręcik, on się będzie troszeczkę przesuwał w tą stronę i będzie tą gitarę nam troszeczkę napinał. Oczywiście jeśli kręcimy, jeśli mamy tutaj śrubkę, wkładamy do czegoś takiego, to nie powinniśmy dużo tego przekręcać. No tam standardowo powinno się przekręcić tam mniej więcej o taki zakres. Jeśli mamy klucz, to przekręcamy mniej więcej o tyle, powiedzmy. Co, można powiedzieć, co tyle, że nie na przykład, że biorę sobie klucz i sru go przekręcę aż o 360 stopni, bo tak można ten gryf czy ten pręcik urwać wręcz, bo on też ma swoją możliwość obracania się i tam jest jakoś tam wsadzony. Tak, żeby w miarę można było logicznie nim kręcić, a nie tak na hama. Więc najlepiej sobie od co jedną ósmą, jedną dziesiątą, czy no ćwierć, niektórzy mówią, że o ćwierć obrotu sobie go przekręcić, żeby zobaczyć. Ja na przykład robię o ćwierć oblotu, czyli o 1/8 w takim razie by wychodziło. No tak, jeśli mamy tak. O, coś takiego. Mam nadzieję, że, wiecie o co mi chodzi. Wiem, że z tego chaosu ciężko coś wyłowić. O tyle. I sobie sprawdzamy. Zwykle to też jest tak, że efekty tego kręcenia są prawie że od razu. Jednak jeśli to jest mała, minimalna różnica, powiedzmy, ten gryf jest tak naprawdę malutko wygięty, to nie zawsze to od razu widać. No nie wiem, to zależy może od gitary, może po prostu ja jakoś nie mam takiego super wyczulonego oka, żeby to sprawdzić. Jeśli teraz mamy sytuację w drugą stronę, odwrotną, że na przykład ten gryf jest wygięty o troszeczkę bardziej w tą stronę, w sensie, że on jest taki, że te struny bardziej leżą na nim, mimo że tutaj podnieśliśmy na maksa struny. Tu daliśmy na maksa... Cholera. Mimo że tutaj daliśmy struny na maksa, podnieśliśmy, a one i tak leżą i brzęczą, to znaczy, że trzeba byłoby poluzować ten gryf. Czyli teraz trzeba byłoby kręcić w drugą stronę, o tą 1/8 obrotu w drugą stronę przesunąć, sprawdzić jak wygląda, ewentualnie później znowu przesunąć o kolejną i później znowu o 1/8 obrotu. I wtedy ten gryf zacznie się, powiedzmy, prostować, w miarę się odkrzywiać. No jakoś tutaj chaotycznie to rysuję, straszliwie. Nie mam wprawy w rysowaniu takich rzeczy. To wtedy, jeśli on się zaczyna odkrzywać w tą stronę, to te struny co prawda będzie trzeba za jakiś czas obniżyć i wtedy, żeby one idealnie nad gryfem sobie leżały. Mam nadzieję, że tutaj w miarę to było wyjaśnione i w tym chaosie coś się dało wyłowić. Jakby się nie dało, to w komentarzach piszcie, że chcecie jeszcze raz ten filmik bardziej dokładnie objaśniający. Ewentualnie ci, którzy się mnie pytali, jak regulować ten pręt w gitarce i im to nie wystarczyło, to niech się odzywają w tym komentarzu. No ja starałem się to w miarę wytłumaczyć. Niestety na gitarze tego nie pokażę, no bo za bardzo nie chcę psuć gitary. A przynajmniej to tak jakoś tak schematycznie to rozrysowałem. Czyli mogę ewentualnie jeszcze podsumowanie zrobić. A będę cały czarny zaraz. Podsumowanie jeszcze jedno. Chcemy sobie wyregulować ten gryf w gitarce. Pierwsza rzecz to sobie patrzymy wzdłuż gryfu. Przestawiamy oko i patrzymy jak to wygląda. Już jak o co z tym prętem chodzi, to już wiecie o co chodzi. Wiecie na czym to polega, nie będę pokazywać. O kręceniu też wiecie, że tam 1/8 obrotu najlepiej sobie kręcić, o 1/8, co 1/8 musi się przesuwać. Ale teraz tak, patrzymy sobie wzdłuż tego gryfu, no i jeśli ten gryf jest troszeczkę taki łóżkowaty, to musimy dokręcić tą śrubkę. Czyli musimy dokręcić, czyli tak jak mamy słoik, to zakręcamy go w tą stronę, prawda? Czyli dokręcamy i sprawdzamy tak, żeby on się wyprostował. Jeśli z kolei gryf jest troszeczkę o takim, można powiedzieć, wypukły, o coś takiego, wiem, że to jest bardzo kiepsko zobrazowane, to musimy zrobić tak, żeby ten gryf poluzować, czyli w drugą stronę przekręcić co 1/8 obrotu. Oczywiście to są moje rady, więc wszyscy tacy hejterzy, którzy od czasu do czasu piszą, że są lepsze portale, jesteście skazani na oglądanie tego dziadostwa. Oczywiście te osoby nikt nie oglądają, a to jest moja taka skromna opinia. Mam nadzieję, że przydatna. Mam nadzieję, że też jakoś z tego skorzystacie. No, tu może jest źle zobrazowane, bo jeśli sobie zobaczycie na gryf gitary, to on nigdy nie będzie wyglądać aż w ten sposób. Zwykle to jest, jeśli jest zbyt naciągnięty gryf, to właśnie tak jak wcześniej mówiłem, to on po prostu jest ogólnie w stosunku do korpusu. Znowu to źle widać. W stosunku do korpusu jest troszeczkę właśnie tak jakby niżej ukierunkowany. On jest tak czy siak w miarę prosty. Ale wtedy te struny, mimo że są podwyższone, to one leżą na tym gryfie i leżą i kwiczą i brzęczą. Więc wtedy sobie tak, wtedy sobie robimy, żeby było tak. I wtedy struny troszeczkę wyżej podnosimy i wtedy jest idealnie. No, także są dęby, są basy i boki, ale nie ma lepiej. Dobra, na razie. Jakby co, to piszcie, kwiczcie.